Kiedy wracacie do treningów? Już wróciliśmy, już trenujemy w grupach, w małych grupach. Po ilu osób? No to tam są po dwie osoby chyba, takie małe grupy. A ty byłeś takim chłopakiem, który gdzieś był trudny do upilnowania, czy jednak byłeś mega skupiony na piłce? Nie, no raczej byłem skupiony na piłce, ale trudny do upilnowania. O. No miałem swój cel zawsze, już tak gdzieś, jak już właśnie przeszedłem do pierwszego zespołu, to już był taki totalny fokus na tym, żeby już zostać w pierwszym zespole i gdzieś zaistnieć w... Na początku mi się wydawało, że to jest takie trochę nierealne, że po prostu jestem w pierwszym zespole, w pierwszej lidze, tak? Jak mnie gdzieś trenerzy wzięli, no to już tak zacząłem się bardzo koncentrować na tym, żeby tam zostać i gdzieś zagrać w pierwszej lidze, zadebiutować. Jak wspominasz swoje wejście do pierwszej ligi? To była trudniejsza liga niż myślałeś? No, powiem tak szczerze, na samym początku miałem lekkie zderzenie z rzeczywistością, bo nie byłem przygotowany fizycznie, tak? Gdzieś na samym początku właśnie u trenera Kocjana to cały czas się przygotowywałem mentalnie przede wszystkim i fizycznie do tego, żeby wejść do pierwszej ligi, no bo ja jednak byłem, jak gdzieś ktoś może znaleźć moje zdjęcie, no to jak ja zaczynałem debiutować, no to było ze mnie takim kucharko, no to jednak się odbijałem od zawodników, może technicznie nie odstawałem, ale na pewno fizycznie i to na pewno wykorzystywali przeciwnicy. Kiedy zrozumiałeś, że z tej piłki to może być coś więcej niż tylko takie sympatyczne granie? Kiedy zrozumiałem? No na pewno jak pojawiła się pierwsza propozycja, że mogę przyjść na trening do pierwszego zespołu do Podbeskidzia. No bo wiadomo, gdzieś tam w Podbeskidziu się też nie łapałem jakby w juniorach. Zostałem odesłany decyzją tam koordynatora w Podbeskidziu, żebym się rozwijał. Żebym po prostu się rozwijał, przesłali mnie do rezerw. No i na jednym z tam z meczy był właśnie, byli trenerzy z pierwszego zespołu, no i zaprosili mnie na trening, że taką dostałem szansę i wtedy dałem sobie za cel, żeby po prostu już tam zostać, żeby już stamtąd mnie już nikt nie wyrzucił, że tak powiem. No i wtedy już tak zrozumiałem, że może to być faktycznie, że mogę zostać takim profesjonalnym zawodnikiem. A jak trafiłeś do Karwiny, no bo to czeski klub? No dokładnie tak samo jak mówiłem na początku, jakiś tam turniej właśnie halowy czy na boisku, już nie pamiętam dokładnie. Przyjechał scout Karwiny, zobaczył mnie na jeden z meczy, no i zaprosili mnie na trening, żebym zobaczył na początek jak to wygląda. Ja ze względu, że do Karwiny miałem blisko, bo tam z 20 minut, no to zdecydowaliśmy się tam przejść, no bo tam były bardzo dobre warunki do treningu, fajny rozwój, no i to mnie przekonało ogólnie. A jakbyś miał porównać wówczas warunki w Czechach, a w Polsce, to gdzie było lepiej? No to w Czechach, to na pewno 100% w Czechach. My jako młodzi zawodnicy grupy juniorskiej mieliśmy do dyspozycji dwa boiska naturalne na tamten czas, bo teraz to wiadomo, im wszystko się pozmieniało, na tamten czas mieliśmy dwa boiska naturalne, jedno sztuczne i hale, wszystko było w jednym miejscu, tak, więc to dla nas było super, jako młodych zawodników. A który trener, twoim zdaniem, miał największy wpływ na twój rozwój? To na pewno dużo trenerów miało wpływ, no bo od każdego się zaczerpnąłem, ale na pewno tak trener Jan Kocjan, no bo jakby nie było, on mnie zabrał do pierwszego zespołu, dał mi taką poważną szansę w dorosłej piłce, więc na pewno miał taki bardzo duży wpływ na to, jak teraz się toczy moja kariera. Dużo mi podpowiadali z trenerem Fornalakiem i z trenerem Michalskim, no to na pewno dużo wyciągnąłem od niego. Też dobrze wypełniałem założenia taktyczne, myślę, to co trener chciał, to też wypełniałem, więc to też się pewnie przyskłoniło do tego, żebym nie wystawiał na boisko. Kupiła cię Legia i za 1 000 000 złotych i o ile to jest na zachodnie warunki, no nie są duże pieniądze, ale na nasze są duże. Zastanawiam się, czy ten 1 000 000 złotych jest dla ciebie obciążeniem i myślisz o nim? Nie, no nie myślę o nim, to już są tam kwoty transferowe. Ja się bardzo ucieszyłem, że gdzieś Legia zainteresowała się moją osobą do wiadomo, to jest bardzo duże wyróżnienie dla zawodnika, że jak Legia się interesuje jakimś zawodnikiem w Polsce, no bo kiedyś ktoś mi powiedział, że z Legii można odejść, ale już niekoniecznie do niej przyjść, prawda? Bo to tak to właśnie bywa, no i na pewno dla mnie to było mega wyróżnienie, że mogę reprezentować barwy Legii. Były inne oferty? Pojawiały się tam oferty z innych klubów, wiadomo, przy momencie, kiedy przychodziłem do Legii. Ale też z Ekstraklasy, tak? Tak. To wypożyczenie zimą było zaplanowane już wcześniej, czy właśnie pojawiło się zimą taka informacja? Cały czas pojechałem na obóz do Turcji, tak? Był plan cały czas, żeby po prostu... że mogę gdzieś mieć mam swoją szansę i tak dalej. Postanowiliśmy jednak, że gdzieś, że lepiej będzie dla mnie, jak po prostu pójdę na wypożyczenie. No i tak zdecydowaliśmy właśnie z trenerem i dyrektorem. Ja się z tym zgodziłem. Myślę, że to jest dobra decyzja i teraz pracuję ciężko, żeby potem wrócić do Legii jako silniejszy zawodnik. Zastanawiam się, czy nie byłeś rozczarowany, bo jednak tacy piłkarze jak Rosołek dostają swoje szanse. No tak, ale to tak jak rozmawiałem z trenerem na zgrupowaniu
według jego i też mojej opinii Maciek wypadł lepiej, tak? No i dlatego uznaliśmy, że po prostu to będzie decyzja, że to będzie lepsze, jak po prostu pójdę na puszczę, nie będę grał, tak? A tak ogólnie kto jest lepszy, ty czy Rosołek? Jesteśmy na tym samym poziomie. To już nie, nie, to już nie mojej ocenie podlega, to już podlega ocenie trenera, tam obserwatorów z boku, no na pewno i Maciek nie czuje się gorszy ode mnie, ani ja, on Maciek, więc jesteśmy w dobrych relacjach, więc... Czyli to wypożyczenie nie jest dla ciebie ciosem, tylko rozumiesz intencje? Tak, nie, no na pewno nie jest dla mnie ciosem, ja rozumiem intencje całkowicie, ja też jestem zadowolony z tego wypożyczenia, bo gram, tak, no wiadomo, teraz sytuacja no, nie pozwala na to, ale no, jest to na pewno dobra droga do tego, żeby później grać w Legii. A na tyle, na ile poznałeś Ekstraklasę, to jak bardzo różni się ona i czym od pierwszej ligi? Nie ma jakichś takich, jeżeli chodzi o założenia taktyczne, no to wiadomo, w piłce to się jakoś nie zmienia za bardzo, nie? My w Miedzi gramy bardzo podobnym ustawieniem jak w Legii, więc dla mnie to jest też dodatkowy plus. No i jakichś takich większych różnic nie zauważam. Na pewno jakość też rzuca się w oczy, że w Ekstraklasie jest troszkę większa niż w pierwszej lidze, ale jeżeli chodzi o takie założenia taktyczne, typowo piłkarskie, to nie dużo się różni według mnie. A masz już jakieś sygnały? Miałeś od Michniewicza chociażby? Tak, z Michniewiczem rozmawiałem na obozie w Turcji. Mówił, że jak się będą pojawiać minuty, to myślę, że mnie powoła.